Cześć, witajcie przy sobocie. O, sobotnie złomobranie trzeba zacząć. Góra złomu przed nami. Naprawdę góra. Tego złomu jest dużo. Pogoda troszkę kropi, za chwilę nie kropi. Nie ma źle. Generalnie nie ma źle, nie ma co narzekać. Oby tylko złom był. Ale korzystając z okazji, że na razie jest, powiedzmy sobie, przestój, cisza, spokój, porozmawiamy o cenach. Powiedzcie mi, jak tam u was ceny na złomach? No bo u mnie troszkę wywaliło w górę. Najdroższy złom, jaki widziałem w skupie, akurat to był złom sadowy, ale to było po całe złoty 50 za kilogram, także nieźle. Gruby po złoty. Gruby u mnie kształtuje się tak od złotówki do złoty 30, a cienki od 80 do złoty 10. Wiecie, ja tak podaję takie różne widoki, bo na jednym złomie na przykład cienki 80 groszy, gruby koło złoty 10, a akurat tam chyba jeszcze wsadowy po złoty 50, także to już jest w ogóle super hiper akcja. Ale najczęściej, no tak, jakbym miał jakąś medianę dać, no to cienki koło złoty 10, taka mediana najwięcej tego jest, a gruby złoty 20, złoty 30. Tak to wygląda, miedziucha koło 30 zł, no to wiadomo, w zależności jaki gatunek. No inne kolory, no to troszkę mniej. Aluminium po 7, po 5, 7, bo takie są dość duże właśnie przy aluminium widełki. I tak to wygląda, no ja sobie szukam, gdzie jest 1 kwiecień, to może wam też troszkę powiem o planach. Ostatnio widzieliście, albo nie widzieliście, że odcinki wyrzucałem różnie, najróżniej. Niekiedy wychodziły do godzinie 14, innym razem o godzinie 20, innym razem znowu o godzinie 17. Było tak to troszkę mieszane, wczoraj był wzmacniacz. O, tam jest jakaś chyba nagrzewnica, sądząc po tym pomarańczowym przewodzie, pomarańczowym wężu z reduktorem. No ale kto tam będzie wychodził? A kończąc do tematu, no próbowałem was jakoś, wiecie, rozczytać i już mam jakieś pewne wnioski, że na pewno muszę wrzucać odcinki troszkę wcześniej niż o 20, bo o 20 jest za późno. Sam sobie tym strzelałem w kolano, chociaż nie wiedziałem, tyle czasu wrzucałem. Też wiem, że na przykład interesuje was bardziej rzeczy techniczne niż bardziej rzeczy elektroniczne, patrząc po tym wzmacniaczu. Więc będzie więcej może majsterkowania takiego grubszego niż zabaw z lutownicą. Bo was to po prostu bardziej cieszy. No, taka widownia, nie ma co marudzić. Trzeba się dostosować. O, lampki choinkowe. Widzicie tutaj? Cyk, 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 cyk. I tutaj cyk, 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 cyk. No i kończąc, co jeszcze miałem powiedzieć? No będzie takie troszkę mieszane, nie mieszane. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Zastanawiam się, bo się zawiesiłem, patrzę co tutaj jest w tym gruzie, ale niekiedy tutaj naprawdę fajne fanty wychodzą, można się śmiać, ale wiecie, co fuchs nie złapie, co maszynka ta do taka oddzielania też nie ogarnie, no to trafia tutaj i tak trzeba patrzeć, no wiecie, coś takiego jak poszukiwania Odyna. Ale akurat teraz tak na szybkości nic nie widzę. Co tam jeszcze miałem powiedzieć o planach? Dobra, chodźmy sobie. Ja będę opowiadał. Jak się nie zabije oczywiście, bo to też jest ważna kwestia. Co tam z planami? No chciałem coś ruszyć. Coś w tym temacie. Dlatego co, no nie lubię tego, ale proszę was o subskrypcję. Powiem, że dużo ludzi mi ogląda od dłuższego czasu, ale jednak nie subskrybuje. No i zawsze na to lałem, ale jednak no kurde, jest to potrzebne, naprawdę jest to potrzebne, robi to niestety zasięgi. Też myślałem nad jakimś Instagramem, żeby założyć, też olewałem Facebooka, tak, też przez nadmiar pracy i innych obowiązków. No patrzcie, nadmiar pracy i innych obowiązków olewałem maile, też muszę wam poodpisywać. Też muszę wreszcie te rzeczy wziąć i powystawiać. Myślałem kiedyś o jakiejś giełdzie staroci, ale No nie mam bardzo czasu tak siedzieć na giełdzie, wolałbym z tym wejść po prostu na Allegro i to pchać dalej. Także w tą stronę będziemy szli. Spróbuję też kilka odcinków po angielsku. Maybe, baby. może. Wiecie, nie jestem jakimś poliglotą, ale może coś ulepię. Zresztą zobaczymy. No i co? Chyba wam wszystkim powiedziałem. O tym, o tamtym, o siamtym. No są plany, rozwój jest, żeby tylko zdrowie było, złom był. To będzie dobrze. Może się ulepi jakąś nową halę. Też zobaczymy. Też czas pokaże. Też może jakieś inwestycje zapodamy. No wiecie, fajnie jest, bo przynajmniej was już odczytuję lepiej. Wiem, że dużo rzeczy ma się podoba, na przykład z gospodarstwa rolnego. Te klimaty, jakieś tam, nie wiem, narzędzia takie mocniejsze. Bardziej to, niż bardziej wzmacniacze. Szanuję. Też niekiedy się lepiej naprawia jakąś, nie wiem, prostą rzecz niż jakiegoś STK. Jakieś tam piły mamy do przerobienia. No to ruszymy sobie z tym wszystkim. No i będzie dobrze. Chyba. Także o cenach wam powiedziałem, że lecą w górę. O planach powiedziałem. O jakichś odcinkach po angielsku powiedziałem. No i co? O! Dostawa przyleciała. Trzeba będzie jechać i skorzystać. No i ulubiony temat. Rowery. Trzeba będzie ruszyć z rowerami. Chociaż, czekajcie, zaraz wam powiem, że niektórzy faktycznie pytają o rowery. Także jakiś tam odcineczek z prostego montażu rowerów zrobimy. Wiadomo, że popularności Joker Farma czy Jarka Ogarka to niestety nie przebije, no ale jakby się tak odcinki kręciły około 20, no najlepiej to było 20 tysięcy, 30 tysięcy na dzień, no to już by było naprawdę fajnie, też bym był zadowolony z tego wszystkiego. No na ten moment mam koło, jak wrzucam filmy tak codziennie, to mam około 10 tysięcy. Jest tako, bym powiedział, no ale kurde, lubię to robić po prostu, lubię dla was nagrywać. No też niekiedy są nerwy, są głupie komentarze, ale może. Dlatego właśnie proszę o te kurde łapki w górę i inne bzdety pierdały, chociaż tego nie lubię. Nie lubię prosić, nie lubię o to błagać, no ale jak trzeba, to trzeba. No i tyle, co mam wam powiedzieć. Pewnie w komentarzach będzie nagrywaj, nie marudź. Może tak być, może tak nie być. Zobaczymy. No. Ile ja tego monologu prowadzę? 8 minut, to chyba wystarczy. Chyba co miałem wam powiedzieć przy sobocie, przy Prima Aprilis to powiedziałem. Może wszystko jest prawdą, może część jest prawdą, może nic nie jest prawdą. Zobaczymy. Miłej soboty. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Siema. O, puchy ktoś wysypuje. I co miałem jeszcze powiedzieć? Jakbyście chcieli mnie wesprzeć, to ja tam mam Patronite'a. Można przez YouTube'a. Jeśli ktoś ma jakąś chęć, to jeszcze można przez Buy Coffee. To jest jednorazowe wsparcie. Tam jest akurat najlepiej dla mnie. W sumie dla was też, bo nie trzeba się rejestrować, tylko po prostu zwykłe nawet 2 zł. I te 2 zł trafia do mnie. Także jakby ktoś chciał wesprzeć, no to dziękuję serdecznie. A jak nie, no to ja sobie jakoś to poradzę, tylko po prostu z wami byłoby łatwiej. No i cóż, dziękuję wam, trzymajcie się, pozdro. No i jeszcze jedna kwestia, o której zapomniałem powiedzieć, a dowiedziałem się na Fajrand, jak już wychodziłem ze złomu. U nas złom użytkowy będzie od poniedziałku po 6 zł liczony, bo powiedzieli, że niestety jak sprzedają na Paragon, to muszą doliczyć 23% VAT-u. Muszą to wliczyć w koszty, no i po prostu albo 6 zł, albo lepiej im to wysłać do huty, bo takie są ceny na hucie. Także no, zobaczymy jak to będzie. Miłej soboty, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.